Radio Szczecin. Magazyn komputerowy Trącić myszką. Przypominam, że w studiu goszczę pana Rafała Maluidę, radcę prawnego, i pana Michała Smoleczyńskiego z wydawnictwa Free Media. Pan Rafał bardzo uważnie przeglądał czat. Ja widzę, panie Rafale, że tutaj internauci wzięli od razu byka za rogi i rozbierają na elementy pierwsze poszczególne kwestie. Tak, no niestety tutaj dają sobie doskonale radę. No ale będziemy teraz się dzielić tym wszystkim, co pan wie i co pan może doradzić tym, którzy nie do końca są tacy biegli w tej materii. W takim razie zacznijmy od pobierania plików z sieci. Co można pobierać, a czego nie można pobierać, żeby nie podpaść pod paragraf? Generalna zasada jest taka, że ściąganie plików, tak zwane ściąganie, czy to muzycznych, czy filmowych, czy jakichś innych, nazwijmy to, multimedialnych, ale wyłączywszy z tej grupy oprogramowanie, nie podlega żadnemu rodzajowi odpowiedzialności prawnej. Czyli jest to, może jeżeli niedozwolone, no to nie jest karane, może od tej strony. Czyli rozumiem tak, na jakimś serwisie gdzieś tam pojawia się na przykład najnowszy utwór znanej grupy w formie MP3, mogę to sobie ściągnąć do komputera i nikt mnie za to nie ukarze. Jak najbardziej. A na przykład pojawia się film przed premierą tego filmu w kinie, też mogę go sobie pobrać i nic mi nie grozi? Z prawnej perspektywy nic. Poza mniejszymi doznaniami, wrażeniami estetycznymi z braku oglądania filmu w kinie, to nie ma żadnych tutaj prawnych, negatywnych konsekwencji. Czyli takiej osobie, która pobrała film lub pobrała właśnie najnowszą piosenkę zespołu XYZ, nie można nic zrobić. Moim zdaniem tak. Dobrze, a w takim razie za co można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? Z perspektywy użytkownika, czyli tego ściągającego pliki, można zostać pociągniętym do odpowiedzialności w przypadku ściągania oprogramowania, bo to już jest karane. W kodeksie karnym znajduje się artykuł zarówno przewidujący tak zwaną kradzież oprogramowania, jak i paserstwo, czyli pomocnictwo, nazwijmy to, w jego kradzieży. Rozumiem, że pan ma na myśli programy licencjonowane, programy komercyjne, które ktoś umieścił na stronie i no są to po prostu zgrane w jakiś sposób programy dostępne dla innych, tak? Tak, dokładnie. Bo nie wchodzi oczywiście w to ani freeware, ani shareware. Ani shareware, ani co do zasady open source i free software, o którym ostatnio rozmawialiśmy. To dlaczego, panie Rafale, tak bardzo są na cenzurowanym sieci peer-to-peer? Sieci peer-to-peer są na cenzurowanym, gdyż one oprócz tego, że dany użytkownik dane dobra, nazwijmy to, ściąga, to jednocześnie niemalże automatycznie, jeżeli nie wyłączy konkretnej opcji, swoje pliki, te, które ma na dysku, udostępnia. A udostępnianie już, niezależnie jakiego pliku, czy to jest muzyka, czy film, czy oprogramowanie, już jest, pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. Czyli jak ja ściągnę od pana film przed premierą i go sobie obejrzę, to mi nic nie grozi. Ale z kolei panu grozi, że pan mi to udostępnił. Tak, dokładnie. A skoro jeżeli jestem w sieci, to on się znajdzie u mnie, to ja też podlegam pod paragraf. Tak, no chyba, że pan w tak zwanej kazie, czy innym dobrym programie wyłączy tą opcję udostępniania. To takie trochę, powiedziałbym, jednoznaczne, bo niby tak można, jak kali ukraść krowy, to niedobrze, ale kalemu ukraść krowy, nie, to źle. To... No to bardziej ustawodawca nie przewidział tego, to jest, można powiedzieć, wypadek przy pracy albo przypadek, że taka sytuacja jest, to było analizowane na różne strony i nawet organizacje muzyczne, które chciały ograniczyć czy nastraszyć użytkowników, no nie dały rady, bo takie jest prawo. Ale warto chyba wspomnieć o tym, że jeżeli pan Rafał jest znajomym pana Jarka, to już nie będziemy tutaj mówili o odpowiedzialności prawnej. Zgadza się? Tak, jak najbardziej. Wtedy dotykamy tej konstrukcji dozwolonego użytku.
No właśnie, i teraz przejdźmy do sprawy, która wzbudziła spore zainteresowanie wśród czatujących. Przypominam, www.myszka.org. Tam czatujemy, jest już sporo osób. Przed chwilą nam się czat wysypał, bo zainteresowanie było duże. W związku z tym zapraszam kolejnych do czatowania, bo już jest wszystko w porządku. To w takim razie, czym jest ów dozwolony użytek? Tak prosto dla przeciętnego Kowalskiego, bo dzisiaj taka audycja dla wszystkich, ponieważ wszyscy korzystamy z sieci, z komputerów. Dozwolony użytek jest możliwością korzystania z utworów w ściśle określonych sytuacjach, czyli pomiędzy znajomymi, kolegami, z pracy, ze szkoły, ludźmi, którzy ze sobą pozostają w tych tak zwanych stosunkach towarzyskich. Czyli jak ja od pana ściągnę, ponieważ pana znam, ten film, to wtedy panu nic nie grozi, tak? Albo ten utwór muzyczny. A jeżeli pana nie znam, to wtedy panu grozi, bo pan mi udostępnił. Tak, i teraz ciężkość, jakby, czy trudność korzystania z tej możliwości polega na wykazaniu, jak dobrze się znamy, czy już nasza znajomość jest na stopie. Zjedliśmy, tak, rozumiem, tak? Tak, czy musimy wypić Brudershafta, czy nie. Ale powodem tego jest chyba jeszcze niedopracowanie ustawy, która o tym mówi w Polsce, no bo w końcu czasy mamy takie, że znajomym można też nazwać osobę, z którą mamy częsty, bliski kontakt przez internet chociażby. No pomijam takie rzeczy jak przez telefon, nie wiem, czy to się zdarza, ale czy status znajomego jest związany z tym, że znamy się osobiście w tym tak zwanym realu, czy nie? Bo jednak idziemy z biegiem czasu i czasy się zmieniają. No i na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo tyle, ile osób oceniających, tyle będzie poglądów, tak na dobrą sprawę. Jest to kwestia bardzo delikatna i trudna, bo konsekwencje mogą być bardzo duże. W praktyce chodzi o przypadki, gdy na przykład ja kupię nową płytę jakiegoś zespołu i wrzucę do tej lokalnej, nazwijmy to, swojej sieci, gdzie 50% osób nigdy nie widziałem na oczy, a w moim mniemaniu są moimi znajomymi, bo mailujemy, czytamy swoje blogi, pozostajemy w jakichś stosunkach towarzyskich. Pytanie, czy osoba to oceniająca, zwykle sędzia, prokurator, dojdzie do tego samego przekonania.